zapomnij o lajku i subie. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz grupę na Facebooku na nazwie Dziwadełka. Cześć! Śmanko wszystkim, z tej strony Thalas. Nie mogę spać, bo muszę grać, rozprawić się z centaurami i poradzić z wyzwaniami, więc sprawa wygląda tak, że jak widzicie, za dwie minuty dopiero tutaj zacznie się Faza, więc jeżeli ktoś chce, może przywinąć dwie minuty dalej, ale ja teraz będę mówił o ogłoszeniach parafialnych. Mianowicie, sprawa przedstawia się następująco. Dzisiaj będę najprawdopodobniej dzwonił właśnie z prośbą o podłączenie mi światłowodu. Kiedy to nastąpi, nie wiadomo, kiedy przyjadą te monterzy i wszystko zrobią, też nie jest do końca pewne. Aczkolwiek mam zamiar przeprowadzić najdłuższy live, jaki był na polskim YouTube, czyli pobić Daniela Magicala. Więc będzie to live ze wszystkiego dosłownie. Oczywiście, wiadomo, że będą musiały być w pewnym momencie przerwy techniczne, bo podejrzewam, że Mój laptop może nie wytrzymać, szczerze mówiąc ponad 90 dni. A rocznego live'a, czyli takiego rekordowego, który ktoś kiedyś zrobił raczej, nie pobije. dlatego też mam nadzieję, że pomysł Wam się podoba. Na chwilę bieżącą, jak widzicie, sobie ze spokojem tutaj farmie, czekam aż mi wrócą. Odpaliłem sobie zgodnie z zaleceniami tutaj jednego z widzów badania co do łowcy potworów. No i po prostu dokończę wszystkie te badania, które tutaj są. Zajmie mi to naprawdę podejrzewam szmat czasu, ale myślę, że szczerze mówiąc warto. Szczególnie, że mam jeszcze tutaj... Mm, przyspieszenie siedmiodniowe, ale z niego nie będę na razie korzystał, tylko w momencie, kiedy będę pewien, że ukończę owo badanie i pojawi mi się po prostu Watcher, czyli po prostu, najzwyczajniej w świecie, obserwator. Więc to tyle tytułem wstępu, mam nadzieję, że będzie Wam się tutaj oczywiście odcinek podobał. W skrzynce są datki na nowe przedmioty. Super, no to w takim razie oznacza to, że właśnie się zaczęło. E, moment, coś tutaj jest napisane. Aha, okej, okay, dobra, czyli w takim razie niedługo będzie tutaj um, przerwa techniczna, więc nie mam za dużo czasu, dlatego też chyba nawet podaruję sobie w tym momencie. Okej, okay, dobra. Lecimy. Zobaczymy, co mi wyleci z mistycznych jajek. Tutaj ciekawego. I okej, okay. dobra, wyleciały mi skrzynki. Ble, 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 ble. O, żurąca toksyna, róg, sprężyna. Nie to chciałem. Morska bryza. Akurat to jest spoko. Dobra. Więc w takim wypadku, jeszcze tutaj tylko weźmiemy sobie itemki. No i lecimy z kolejną fazą. Jeszcze jej nie przechodziłem. Ok. Sta spróbujemy standardowym składem, czyli tak, w tym momencie róża podstawa musi być. Spróbujemy z primą podstawa musi być. Spróbujemy z yy, po prostu tutaj w tym momencie yy, tropicielką. Myślę, że to yy, OK wybór. Ogólnie darmowym jest też Hookmeister, ale wiem, że nie każdy z Was go ma. Dlatego weźmiemy sobie tutaj z popielaczkę. Spróbujemy takim oto składem. Zobaczymy. Będziemy analizować wszystko na bieżąco. Więc tak. O, widzę kamieniak już tutaj. Czyli w tym momencie będziemy musieli pozbyć się jako pierwszego właśnie tego kamieniaka tutaj. Ze względu na to, że on sprawia, iż ten oto tutaj, jak widzicie, jest niezniszczalny. Więc chwilę poczekamy jeszcze, no i grubą oczywiście walimy w kamieniaka widzę, że zasięg ona ma więc jest w porządku ta się zdążyła wychilać, więc też jest ok, miejmy nadzieję, że nie dostanę tutaj, no niestety z popielaczka nie ma zasięgu więc to mi się nie podoba, coś czuję, że może to sprawić problemy w późniejszych etapach na razie te trzy etapy chcę po prostu poznać, ok, dobra, no to tutaj walimy, zaraz na pewno jakieś posiłki przybędą już przybyły, jak widzę. Ok. Więc od razu tutaj używamy, co się tylko da. O, widzę, że ma konkretny damage, ale my go zestunujemy. Zobaczymy, czy uda nam się go ubić teraz. No, tak jak przypuszczałem, czyli jakieś posiłki musiały oczywiście nadciągnąć tutaj. Dobra. Czyli walimy, i w tym momencie czekamy, oczywiście, na rurę. Czy też nie musimy czekać? Nie, chyba raczej nie będziemy musieli czekać, jak widzę. Więc na razie skład jest w porządku, przynajmniej na tych dwóch etapach. Czyli owy tutaj, który pokazuje, niech ze spokojem sobie manę tutaj nazbierają. Na ostatnim etapie, jak widzicie, mam pełną manę. Ok, lecimy Ostatnie etap. Pojawił się boss. Ok, bossem tutaj jest w sumie to kto? Ok, dobra. Rzucamy oczywiście, żeby zestunować tutaj w tym momencie. Wiedziałem, że ona się pojawi za plecami, dlatego najlepiej jak najszybciej się jej pozbyć. W tym momencie używam primadony, bo widzę, że. Oj, 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 oj. Że się nieciekawie tutaj bardzo robi. Mm. Jest to widzę odrobinę trudniejszy etap. Znaczy, w sensie sam pak tego etapu jest w ogóle taki niezafajny. No, ale tutaj powinniśmy sobie raczej poradzić z tym składem. Spopielaczka padła, dobra, trudno się mówi. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś posiłki będą. Bo jeżeli nie, to ten skład jest tutaj całkowicie i bez żadnego tutaj wyjątku prawidłowy. Ok, czyli tym składem możemy to ze spokojem przejść. Skład jak widzicie z popielaczka. Zobaczymy, czy damy radę krukiem. Spróbujmy zamiast tego wziąć kruka. Ok, dobra, bierzemy sobie tutaj kruka. Tylko go muszę znaleźć. Jeszcze moment. Ok, jest. Dobra, no to mamy kruka i zobaczmy, czy on przypadkiem nie będzie odrobinę lepszy. Tutaj, a wiadomo, to samo. Czyli ubijamy najpierw tutaj owego wielkiego kamieniaka, a następnie przejdziemy dalej. Kaman, oh, come on, kaman, come on, come on, gruba. O, widzę, ładny tutaj. Ale ona nie ma zasięgu, jak widzę. No dobra, trudno. No to będzie trzeba użyć w takim wypadku róży, tylko dlaczego nie wyleczyła mi wszystkich tutaj moja Prima. E, rusza powinna się zaraz wyleczyć sama, tak Tak jak myślałem. Ok, dobra, no tutaj trochę gorzej już poszło. Miejmy nadzieję, że ten etap będzie odrobinę lepszy. Widzę, że już w tym momencie są tutaj dwa. Ok, dobra, spróbujemy zabić po prostu czym prędzej tego wielkoluda tutaj, zanim przybędą owe tamte posiłki. A niestety nie zdążyliśmy. No ale trudno się mówi. Czasami bywa i tak. W tym momencie zabijamy już owego tutaj wielkiego. Nie wiem co to w sumie nawet jest. I przechodzimy. Będziemy... Oj, oj, Ciężko widzę, ale róża powinna tak. Róża powinna wyleczyć, więc dało radę. Róża, 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 róża. Zbieramy manę oczywiście. Dobra, ok. I przechodzimy do ostatniego etapu. I tutaj ja bym od razu użył po prostu kruka, i od razu w taki sposób poszedł. Poczekał, oczywiście. O, i tutaj pozbywamy się w tym momencie tej niepotrzebnej oponentki. Rzucamy, rzucamy primadonę. Jak widzicie. Dobra, jest następny kruk. Okej. Okay. Chwila, moment. No, Wychylamy tak na wszelki. I ten skład chyba nawet tak, tym składem trzeci etap idzie nawet łatwiej. Więc jak sami widzicie podałem dwa składy, pokazałem Wam dwa składy tutaj, jakimi można przejść, czyli albo y, tutaj róża prima, gruba i oczywiście kruk, albo popielaczka. Tyle, że z popielaczka, jak widzieliście, zginęła niestety w tym momencie, więc no cóż, tak bywa. I oczywiście pamiętajcie o łapce dla zasięgu. Tutaj byłbym bardzo wdzięczny, gdyż no szczerze mówiąc, jak widzę, że ostatnio taki jest przyrost łapek, to no aż mi się chce robić po prostu te filmy. I pamiętajcie oczywiście o dołączeniu na Discorda. Niedługo planuję zrobić już takie osoby pewne moderatorami będzie na to oczywiście będę miał czas, żeby wybrać odpowiednie osoby, które będą mogły moderować i robić konkretne rzeczy dodanie zostanę również bot do Discorda i pamiętajcie oczywiście o tym, aby dołączać do grupy na Facebooku. Wszystko macie w opisie. A jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał na przykład na miesiąc, powiedzmy piąteczką, no to macie możliwość kliknięcia albo wesprzyj albo po prostu link w opisie. Więc to by było na tyle dziwadełka kochane, to był thalas i trzymajcie się na razie i do następnego etapu jutro. No i cześć.